Siemanko, marzenia się spełniają. Dobiliście 20 lajków, 100 wyświetleń. Także prezentujemy Wam dzisiaj Coopera S. Na pierwszy rzut oka, mam nadzieję, że widzieliście poprzedni film i przyczyniliście się do wyemitowania tego odcinka. Jeśli nie, karta otworzy Wam się tutaj i zobaczycie różnicę. Rzut oka, mamy jak na takie małe mini masywny spoiler dołączony do tylnej klapy. Mamy napis Cooper S, który wyróżnia go troszeczkę od naszego poprzednika zwykłej wersji. I mamy dwa duże, jak naprawdę jak na mini duże kominy chromowane z tyłu. Przechodząc dalej, możemy zauważyć większe felgi. W tamtym mieliśmy 15, tutaj mamy oryginalnie 17-calowe felgi oraz masywny wlew paliwa. W zwykłej wersji tego nie ma, jest zwykła klapka zamykana, a tutaj mamy piękny, chromowany, taki ala, coś ala rajdowy wlew paliwa. Idąc sobie dalej dookoła auta, na błotniku możemy spotkać chromowany wlot powietrza z napisem S. W zwykłej wersji to jest zwykły czarny, matowy plasticzek. I no ten tak przyciąga oko, widać, że coś z tym samochodem jest fajniejszego niż zwykłą wersją. Idąc dalej, widzimy lampy troszeczkę inaczej wystylizowane niż w poprzedniku, bo mamy tutaj spryskiwacze, czyli nasza lampa jest tak zaoblona, żeby ten spryskiwacz mógł się wysunąć. Mamy światło ksenonowe, co w poprzedniej wersji brakowało. A także mamy całkowicie zmienioną stylizację zderzaka, jest on podobny, ale tutaj te przetłoczenia na dole, kratka, ta listewka są całkowicie inne i charakterystyczny wlot powietrza do chłodzenia naszego intercoolera, bo ten silnik jest doładowany i wyposażony w intercooler. Na pierwszy rzut oka dla laika motor jest taki sam jak w innym mini, czyli zwykły 1.6, bo słupek stricte jest taki sam. Jedynie czym się różni, ten silnik jest doładowany i wyposażony w intercooler, dlatego też ten wlot powietrza na masę, żeby nasz intercooler dostawał dosyć dużo powietrza i im wyższa prędkość, tym to ciśnienie powietrza jest większe, bardziej nam chłodzi intercooler. Nasza wersja silnikowa posiada 170 koni, jest to motor 1.6 i naprawdę przyzwoicie się tym jedzie, co zobaczycie za chwilę. Do wnętrza, ten miniak Cooper S jest troszeczkę inaczej wykończony. Jak możecie zobaczyć, mamy skórkę, inne kolory, dużo chromu. Mamy też podświetlane klameczki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest w środku dioda, która podświetla nam klameczki. No dużo fajniej się tu siedzi na progu. Mamy też nakładkę Mini Cooper S, także wszędzie Mini nas informuje, że mamy pakiet Cooper S. To tak samo jak w BMW, jak masz pakiet, to wszędzie, dosłownie wszędzie masz naklejki M pakietu. Pedały są też takie bardziej chromowane, bardziej wyścigowe, co nie zmienia faktu, że nie ma tam miejsca w ogóle na nasze nogi, ale, no ale nakładki są takie fajniejsze, czy bardziej, czy pewniej naciska się. Nie wiem, ślizgają się troszeczkę nogi, także nie powiedziałbym to jako jakieś udogodnienie. Przechodząc dalej do wnętrza, może panie operator, przejdź pan od drugiej strony.
Przechodząc do wnętrza, mamy delikatnie zmieniony panel klimatronika. Mamy ustawioną temperaturę, czyli zwykły klimatronik. Tam mieliśmy zwykłą klimatyzację, tu mamy panel klimatronika. Także troszeczkę fajniej to wygląda. Przyciski znane już z tamtego, do szyb, kontrola trakcji, blokowanie drzwi. Mamy zmienione radio, ale to radio to już jest jakiś tam wymysł poprzedniego właściciela, także nie jest to jakiś tam oryginał. No i tyle, reszta wszystko podobnie jak w poprzednim Cooperze, a jednak nie znalazłem jeszcze bajer, podświetlanie z przodu. Tamten Cooper miał tylko podświetlanie z tyłu, ten ma przód, tył. Chociaż na takie małe autko nie widzę tutaj jakichś wielkich różnic, żeby to było potrzebne, to podświetlanie z przodu, bo jak włączamy tylne, to i tak mamy wszędzie światło, bo to jest metr kwadratowy kabiny, także nie ma tragedii. A i jeszcze jaką różnicę mamy? Ten egzemplarz jest wyposażony w 6-biegową skrzynię biegów, a zwykłe 1.6 benzyna było wyposażone w 5-biegową skrzynię biegów, ale biegi wchodzą tak samo idealnie wchodzą, bardzo krótki skok. Czuć te biegi, że wchodzą, takie uczucie, jak ktoś jeździł kiedyś Hondą, to Hondy mają takie bardzo precyzyjne wybieranie biegów, że ten bieg wchodzi, czujesz, że on jest na swoim miejscu, że masz czwórkę, a nie szóstkę zapiętą. Wiesz, że ta gałka powinna być w tym miejscu. Bardzo mi się to podoba w tych Cooperach. Nie gadajmy więcej, jedźmy i zobaczymy, co się dzieje na drodze. Także zabieramy malca na przejazd, domknę jeszcze okno. Zobaczymy, czy ten Cooper S ma coś więcej charakteru niż zwykły Mini Cooper. Ale czuć, że ten silnik jest taki żwawszy i ma taki charakterystyczny dźwięk. Czekajmy, aż będziemy mieli wolną drogę i dajemy w pizdę. Powiem wam, że odczuwalnie może na prędkościomierzu tego nie widać, ale odczuwalnie ten samochód naprawdę chce jechać. Jak wrażenia? Prowadzi się to pewnie, sztywno, nie sztywnie, panie majster. Przejdźmy się kawałek po dziurach. Powiem wam, że to autko mi się spodobało, pomimo że, jak ja to twierdzę, jest to kobiety samochód. To naprawdę ta wersja Cooper S całkiem przypadła mi do gustu. A nie mamy gdzie niestety na polskich drogach się za bardzo tym samochodem rozpędzić, żeby wam pokazać, jak ten samochód się prowadzi, nie wiem, przy 160-200 na godzinę. O, niestety polskie drogi, do Berlina nie jeździmy tymi samochodami, żeby się pościgać. Ja powiem wam, że naprawdę morda mi się cieszy. Fajny samochód. Jeszcze raz zobaczmy, jak to jedzie. Całkiem fajny pojazd. Różnic, powiem wam, że jednak trochę tych różnic jest. Zauważalnie dużo od zwykłej wersji Mini One. Także jeśli bym celował w kupno Mini dla siebie czy dla swojej kobiety, chyba kupowałbym Coopera S. Może jest to większy wydatek, bo cena Coopera S, a zwykłego Mini One, to tak naprawdę Cooper S kosztuje razy dwa co zwykłe Mini, ale przynajmniej jak moja kobieta jeździłaby takim Cooperem S, to wiedziałbym, że wsiadam w to i się nie wstydzę tym jechać. Wiem, że to przyspiesza, że to się zbiera, ma 170 koni, jak na taką małą budę, to naprawdę jedzie. Dzięki za ten odcinek, nie zapomnijcie o subskrypcjach, łapka w górę, komentujcie, czy takim wozem byście jeździli, czy tylko dla waszej kobiety. I do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!